Dzień dobry, kochani, witajcie w nowym filmiku. Dziś podejmiemy temat moich brwi. Tak, to jest chyba najwyższy czas, żebyśmy sobie dzisiaj na ich temat porozmawiali, więc zapraszam Was na taki luźny filmik dla zainteresowanych. Zaczynamy. Temat moich brwi pojawia się tak naprawdę od samego początku, kiedy prowadzę mój kanał, czyli już kilka lat. I na samym początku był on dosyć szeroko omawiany gdzieś tam w komentarzach, na forach internetowych i tak dalej. Dziś już nieco mniej, ale dalej pojawiają się pytania związane z moimi brwiami. Oczywiście, jest część pytań takich, które są zwykłymi pytaniami, powiedziałabym, wiążą się z waszymi jakimiś tam zainteresowaniami albo też po prostu chcecie wiedzieć, o co tutaj chodzi, ale są też oczywiście hejterskie komentarze, wypowiedzi gdzieś na forach internetowych, również tutaj pod moimi filmami i są też oczywiście słowa krytyki. Ale dobrze, ja dzisiaj nie będę odnosić się już tak do tych hejtów i do tej krytyki, bo powiem wam, że już mnie to nie rusza, mam to serdecznie gdzieś. Wypowiadałam się na ten temat w jednym z moich filmów, który wam się tutaj gdzieś wyświetli i tam poruszyłam obszernie temat moich brwi i właśnie takich hejterskich komentarzy czy wypowiedzi. Dzisiaj natomiast chciałabym skupić się na troszeczkę innej stronie tych moich brwi, a mianowicie opowiedzieć wam o tym, jak to było kiedyś, jak to jest teraz, co takiego robię z tymi moimi brwiami, ja czy jakie, robię jakieś zabiegi, czy jak je stylizuję, jak o nie dbam, bo też bardzo często o to pytacie, więc mam nadzieję, że tym dzisiejszym filmikiem rozwieję wasze wątpliwości, ale też jeśli będą pojawiały się w przyszłości pytania dotyczące moich brwi, to będę was tutaj odsyłać. No i zacznijmy może od tego, że jako młoda kobieta eksperymentowałam z moimi brwiami i nigdy przed wami tego nie ukrywałam, też gdzieś już na ten temat rozmawialiśmy. Natomiast no tak się składa, że czasy były różne, te propozycje stylizacji brwi też były bardzo różne, czasami nawet zabawne, jak do tego sobie gdzieś tam wracam i przeglądam moje stare zdjęcia. No ale niestety sytuacja wygląda tak, że przez to ostre skubanie moich włosków w tej chwili brakuje gdzieś tych włosków przy moich brwiach. Mam też tutaj problemy z brwiami, że te włoski tutaj nierówno występują. No i pamiętajcie też o tym, co jest oczywiście bardzo, bardzo ważne. Nikt z nas nie ma symetrycznej twarzy, więc brwi jedna od drugiej mogą się czasami różnić i to jest bardzo normalne, naturalne, że te brwi nie będą zawsze wyglądały tak samo, a wręcz powiedziałabym, że gdybyśmy nawet robiły tak, żeby te brwi wyglądały identycznie, to czasem może mieć to odwrotny efekt niż zamierzony. Ja też nie jestem taką osobą, która krytykuje inne kobiety za ich wygląd. Oczywiście, jak każdy, zwracam uwagę na pewne szczegóły, ale uważam, że jest to bardzo niestosowne, kiedy mówimy jakiejś kobiecie, że nie wiem, ma na przykład za mocno pomalowane brwi, albo ma je za mocno wyskubane, albo ma źle zrobiony makijaż permanentny. Ja uważam, że każda z nas tak stylizuje swoją oprawę twarzy, tak przygotowuje swoje brwi, jak uważa za słuszne i jak się w nich czuje dobrze. Jeśli czujecie, że na przykład jaśniejsze brwi lepiej pasują do waszej twarzy, to dlaczego nie? Jeśli ciemniejsze, to dlaczego nie? Jeśli stawiacie na makijaż permanentny, to jest wasza prywatna sprawa i tak naprawdę nic mi do tego. Dlatego też dzisiaj wypowiem się konkretnie na temat moich brwi. O, bardzo często pytacie mnie, czy mam zrobiony makijaż permanentny, bo tak to może wyglądać. Otóż nie. I powiem wam też, jaki jest mój stosunek do makijażu permanentnego brwi. Ja do tej pory takiego zabiegu nie robiłam i raczej nie planuję. Być może kiedyś w przyszłości to się zmieni, ale w tej chwili nie mam takiego zamiaru, nie mam takich planów. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że jest to tatuaż, czyli wprowadzamy barwnik pod naszą skórę. I w momencie... Słuchajcie, ja nie mam aż takiego zaufania do kobiet, które wykonują makijaż permanentny. Musiałabym trafić na naprawdę dobrego specjalistę, szukać konkretnie takiej osoby, żeby mieć chociaż odrobinę zaufania, że te brwi będą takie, jakie bym chciała. A w tej chwili odnoszę takie wrażenie, że jest naprawdę bardzo dużo kobiet, które wykonują tego typu zabiegi,
a widzę gdzieś tam w internecie, że to nie jest to, co ja bym chciała osiągnąć, co u mnie by miało ten zamierzony efekt, co mi podobałoby się na mojej twarzy. Nie mam po prostu takiego zaufania, żeby ktoś wytatuował mi brwi i ja musiałabym później nosić je przez jakiś czas, w sensie przyzwyczaić się do tego efektu na mojej twarzy. To jest tak jakby trochę dla mnie za dużo. Ja też jestem troszeczkę przeciwna temu, żeby tatuować twarz, ale to jest moje zdanie, natomiast absolutnie nic mi do tego, jeśli ktoś decyduje się na taki zabieg, chce go sobie wykonać z różnych względów i to jest jego prywatna sprawa. Jeśli tobie podoba się makijaż permanentny albo chcesz zrobić go sobie dlatego, żeby mieć większy komfort czy też wygodę lub też ze względu na to, że twoje brwi wyglądają nieestetycznie i nie jesteś w stanie sobie z nimi poradzić, nie rosną włoski, no to być może takie rozwiązanie będzie dla ciebie w sam raz. Ja nie czuję takiej potrzeby, tak jak mówię, w tej chwili nie mam takiej potrzeby, żeby robić sobie makijaż permanentny, wystarcza mi to, co robię, jak działam, a jak wyglądają w tej chwili moje brwi. Oczywiście są takie sytuacje, że na przykład kiedy jestem gdzieś na plaży, no to wtedy nie wykonuję makijażu, nie podkreślam też tych moich brwi i czasami fajnie by było, żeby jednak te brwi nieco lepiej wyglądały. Ale to jest taki, powiedziałabym, już takie dociekanie, żeby to było jakieś tam idealne i tak dalej, a ja na plaży wcale nie muszę czuć się idealnie, idę po to, żeby odpocząć, nie zwracam uwagi na to, czy mam jakąś piękną twarz, absolutnie nie, ja na plaży też nie chodzę w makijażu, więc przymykam na to oko i jest ok. Kolejna ważna sprawa, którą dzisiaj oczywiście muszę poruszyć, to też sama stylizacja tych moich brwi, czyli coś, co robię przed tak naprawdę codziennym makijażem. Robię to raz na 2 tygodnie i tutaj mam na myśli depilację, jak również hennę. I tak jak wspomniałam, nie wykonuję makijażu permanentnego, ale robię sobie hennę. Dlaczego ją robię? Dlatego, że jestem naturalną blondynką i moje brwi są dosyć jasne. Jest już też taki moment w moim życiu i też wiek, że niestety pojawiają się też siwe włosy. Siwe włosy tutaj na mojej głowie, ale również siwe włoski, jeśli chodzi o brwi. Więc farbowanie, czyli ta henna, jest u mnie jak najbardziej wskazane. Niestety henna trzyma się tak maksymalnie do tych 2 tygodni, więc muszę ją sobie regularnie wykonywać. No i teraz tak, słuchajcie, mam tutaj przygotowane wszystko, o czym chciałabym wam powiedzieć. I zacznijmy może od pensety. Słuchajcie, jeszcze jakiś czas temu korzystałam z takiej oto pensety, którą kupiłam za 1 zł gdzieś na bazarku u jakimś, chyba to było na jakimś takim, w takim sklepiku, gdzie są sprzedawane rzeczy tam chyba do 5 zł. To jest penseta, no tak jak mówię, za 1 zł, która po prostu przetrwała u mnie lata. I to jest jedna z najlepszych penset, jakie kiedykolwiek w życiu miałam. Wiem, że może to brzmi zabawnie, ale słuchajcie, taka jest prawda. Żadne jakieś pensety za miliony monet, po prostu ta penseta radziła sobie i radzi w sumie do tej pory najlepiej. Bardzo precyzyjna, wspaniale łapie włoski, świetnie wykonana, ostra, coś niesamowitego. Ale jakoś tak mnie podkusiło jakiś czas temu, żeby sobie kupić nową pensetę, wypróbować coś nowego. No i słuchajcie, wybrałam się do Sephory, pomyślałam, że może kupię sobie jakąś taką lepszą, jak to się mówi, pensetę. No i panie zaproponowały mi pensetę od Benefit, która wygląda właśnie w ten sposób. No i słuchajcie, ta penseta kosztowała około 80 zł, o ile dobrze pamiętam. I to jest takie dziadostwo, że to się w głowie nie mieści. Podobno jest to jedna z najlepszych penset dostępnych na rynku, najbardziej precyzyjna, a wszystkie dziewczyny w brow barach korzystają z tej pensety i twierdzą, że jest ona świetna, ale powiem wam to z czystym sumieniem, tej za złotówkę z bazarku nic nie jest w stanie przebić. Owszem, ta penseta jest dobra, ale tak jak ta wyłapuje włoski, jak je wyciąga, wyrywa, no po prostu nie ma porównania. I wydałam 80 zł na pensetę, z której tak naprawdę nie korzystam. No i teraz moje pytanie do was. Jeśli wy znacie pensety, które są naprawdę dobre,
naprawdę dobre, a nie kosztują milionów monet, to dajcie mi koniecznie znać w komentarzach. No ale tak, pęceta to jest oczywiście podstawa w tej mojej pielęgnacji. Zapytacie mnie, czy chodzę do salonu i wykonuję henny. Nie, nie chodzę do salonu, nie wykonuję henny ani depilacji w salonie. Nie chodzę też na inne woskowania, nie robię wosku tutaj w tej okolicy pod brwiami czy nad brwiami. Nie mam takiej potrzeby, nie mam też takiej ilości włosków, że musiałabym je regularnie wyrywać, nie są one ciemne, więc nie muszę w ten sposób o nie dbać. Wystarczy mi zwyczajna pęceta i to jak kilka włosków odrośnie raz na jakieś 2 tygodnie, to wtedy po prostu je sobie wyrywam. Oczywiście przed wykonaniem takiej depilacji stosuję jeszcze szczoteczkę, taką zwykłą szczoteczkę. Ta jest akurat od marki Nancy, specjalnie przygotowana, zobaczcie, wygląda tak. Zaczesuję te moje włoski, rozczesuję je, dodaję im kształt, a następnie stosuję właśnie taką depilację. No i kolejny krok to jest henna. Henna, którą robię w domu. I słuchajcie, od wielu, wielu lat korzystam z profesjonalnej henny marki Refectosil, chyba to jest, tak się nazywa, tak się nazywa ta henna. Tutaj widzicie, mam już zużyte opakowanie, tutaj mam nowe. To jest henna, którą ja zazwyczaj kupuję albo w internetowych hurtowniach takich fryzjersko-kosmetycznych, albo kupuję ją sobie na targach Beauty Forum, bo wtedy wychodzi ona znacznie taniej. Takie jedno opakowanie kosztuje około 20 zł i kolor, z którego ja korzystam, to jest odcień grafit. Czarny jest dla mnie za ciemny, brązowy kompletnie się nie nadaje, natomiast ten grafit daje bardzo ładny kolor i to jest henna, która jest w żelu. Do jej wykonania oczywiście potrzebna nam jest woda utleniona, wszystko ze sobą ładnie mieszamy, a następnie nakładamy na nasze brwi i ja w tym celu stosuję taki pędzelek do brwi, którym ładnie robię kształt moich brwi, tak jak oczywiście chcę osiągnąć. Trzymam hennę przez czas, który jest tutaj zalecany przez producenta, a następnie przy pomocy mokrego wacika ściągam hennę, przeczesuję, domywam. I jest ok, i mam spokój na kolejne 2 tygodnie. I taka moja rada dla Was przy okazji, jak już rozmawiamy sobie o hennie, jeśli się zdarzy taka sytuacja, że gdzieś tam ta henna wyjdzie u Was nierówno, że nie podoba Wam się, jak wyszedł efekt, wyszła za ciemna, albo na przykład pobrudziła się henną, zafarbowała się skóra, to wtedy takim prostym, prostym, szybkim rozwiązaniem jest pianka do golenia. Najlepsze pianki do golenia męskie, nakładamy, czekamy chwilę, ściągamy i wszystko nam pięknie, słuchajcie, schodzi i można wykonać zabieg jeszcze raz. Ja na studiach miałam na takich zajęciach praktycznych z panią Alicją, którą tutaj pozdrawiam, bo wiem, że ogląda moje filmy, bardzo, no w sumie to bardzo dużo czasu poświęcaliśmy na to, żeby tę hennę i te brwi dobrze wykonywać. I to było coś, na co pani Alicja zawsze zwracała nam ogromną uwagę. I można by było nawet powiedzieć, słuchajcie, że ona nas torturowała z tego zabiegu robienia henny. No bo, tak jak powiedziałam wcześniej, brwi to jest oprawa naszej twarzy. Jeśli zrobimy je krzywo, jeśli zrobimy je źle, jeśli gdzieś tam za bardzo wysoko je podniesiemy, albo też nadamy im nieodpowiedni kształt, to też taki wyraz twarzy możemy uzyskać, czyli na przykład bardzo zdziwioną, smutną. Jest tego naprawdę bardzo dużo. Ale jeśli robicie sobie hennę w domu, to na pewno już doszłyście do takiej wprawy, że wiecie, jaki ten kształt chcecie uzyskać, jak nakładać tę hennę, jak te wasze włoski wyglądają. Ja osobiście polecam właśnie Refectosil. Można go dostać, można tę hennę dostać też w różnych sklepach internetowych w tej chwili. Daje naprawdę świetny efekt, tylko oczywiście trzeba wybrać dla siebie odpowiedni kolor.
No i dobrze, omówiłyśmy sobie już ten etap taki pielęgnacyjny w domu. Też bardzo często pytacie mnie, czy stosuję jakieś odżywki, jeśli chodzi o brwi, lub też jakieś stymulatory wzrostu. Nie, słuchajcie, był taki moment, że sięgałam po różnego rodzaju właśnie odżywki, takie stymulatory wzrostu brwi, ale nic no mi nie dało. Więc stwierdziłam, że nie będę wydawać pieniędzy na tego typu preparaty. Jest jak jest. Jest dobrze. To teraz przejdziemy do tego, jak wykonuję makijaż moich brwi, żeby wyglądały one tak, jak widzicie w tej chwili. I zacznijmy może od kosmetyków, z których korzystam, a potem zobaczycie, jak ja to wykonuję. Jeden cień, po który sięgam, tutaj już co prawda jego resztka, to jest marka Inglot i to jest cień do brwi w odcieniu 5-6-9. Kiedy zaczynałam nagrywać filmy tutaj na moim YouTubie, dużo osób zwracało mi uwagę na to, że odcień moich brwi nie pasuje do koloru moich włosów lub też do moich karnacji, że jest zbyt rudy, zbyt taki ciepły i że powinnam poszukać innego odcienia, innego koloru. I rzeczywiście wtedy dopiero zaczęłam zauważać to w kamerze, że te brwi nie są w takim kolorze, jakbym chciała. Zaczęłam szukać i trafiłam na cień do brwi marki Inglot, po którego wracam regularnie już od kilku lat, odkąd no tak naprawdę zaczęły się te poszukiwania, początki tutaj też moich filmów, mojego kanału, moich filmów i jestem z niego bardzo, ale to bardzo zadowolona. To jest taki odcień, który najbardziej mi pasuje i którym robię tak naprawdę kształt całych moich brwi. Nakładam go odrobinę i tutaj stosuję pędzelek Hakuro, który również jest odpowiednio przygotowany do brwi. Zanim to zrobię, to jeszcze sięgam po szczoteczkę, wszystko ładnie wyczesuję, ale to zaraz. Także cień, po który sięgam, marka Inglot. Natomiast na tak zwany ogonek, czyli tutaj na zakończenie moich brwi, stosuję taką paletkę do brwi od Estée Lauder w odcieniu o numerku 03, czyli dla ciemnych brunetek, i korzystam z jednego cienia, który jest tutaj dołączony. Ta paletka, słuchajcie, jest niesamowicie wydajna, mam już ją od kilku lat, jestem z niej bardzo zadowolona. I na zakończenie sięgam po żel, taki bezbarwny żel, bezbarwną maskarę, który kosztuje kilka złotych, kilkanaście złotych. Do tej pory był to taki żel, który już widzicie, wykończył mi się kompletnie i zrobił się też ciemny w opakowaniu od Wet n Wild. Bardzo byłam z niego zadowolona, a mam już nowe opakowanie, też takiego bezbarwnego żelu maskary od Essence i to mi kompletnie wystarcza. Nie stosuję żadnych pomad, jeśli chodzi o moje brwi. Próbowałam, to nie jest dla mnie. Dla mnie ten efekt zastosowania pomady, jeśli chodzi o brwi, jest zbyt taki wyraźny, zbyt mocny, to nie dla mnie. Kiedyś też sięgałam po kredki, sięgałam często po kredkę marki Catrice i dodawałam sobie nią odrobinę włosków i wyrysowywałam też kształt moich brwi, ale odkąd stosuję tę kombinację, o której właśnie Wam powiedziałam, nie mam takiej potrzeby, żeby sięgać po kredkę, nie czuję potrzeby, żeby sięgać po pomadę, mydło, to też jest kolejny taki sposób, który jakiś czas temu pojawił się na Instagramie, też nie jest dla mnie, nie za bardzo podoba mi się ten efekt, jeśli chodzi o moje brwi. Także widzicie, tutaj wydaje mi się, że każda z nas powinna dla siebie wybrać coś takiego, w czym będzie czuła się dobrze i co będzie sprawiało, że też przygotowanie tych brwi w takim codziennym makijażu nie będzie zajmowało jej nie wiadomo jak dużo czasu. Oczywiście można kupować kosmetyki, które kosztują kupa pieniędzy, ale powiem Wam szczerze, że cień z Inglota kosztuje tam około 15-20 zł. Taki żel kosztuje też około 10-15 zł. No dobrze, paletka z Estée Lauder jest rzeczywiście droga, ale ona nie jest, można by powiedzieć, niezbędna. To jest taka dodatkowa rzecz, którą ja wykonuję w stylizacji moich brwi, więc tak naprawdę za nieduże pieniądze można sobie fajnie te brwi przygotować. No i teraz powiem Wam, jak wykonuję krok po kroku, jeśli chodzi właśnie o mój makijaż.
To, od czego zaczynam, to jest cień marki Inglot, o którym już Wam wcześniej wspomniałam. Nakładam go przy pomocy ściętego pędzelka i rozprowadzam na całej długości moich brwi, tak naprawdę zaznaczam ich kształt. Przeczesuję oczywiście wcześniej brwi grzebyczkiem, żeby wyczesać resztki podkładu, pudru, żeby ta brew była czysta i ładnie rozprowadzał się na niej cień. Kolejny krok, który teraz robię, to jest zaznaczenie właśnie tego ogonka, czyli tak naprawdę podkreślam go ciemniejszym cieniem od Estée Lauder, żeby też uzyskać troszkę taki efekt cieniowania na mojej twarzy, cieniowania brwi, żeby to też fajnie wyglądało, podkreślić tą końcówkę i zarysować ładnie brwi. Na sam koniec nakładam odrobinę żelu bezbarwnego, żeby też te włoski utrzymać, jak to się mówi, w ryzach, żeby one nigdzie się tam nie przesuwały, że tak powiem, nigdzie nam się tutaj nic z nimi nie robiło i żeby te brwi utrzymały się cały dzień. I taki efekt uzyskuję, jeśli chodzi o moje brwi. Nic więcej mi tutaj nie potrzeba i też nic więcej nie robię. No dobrze, moje drogie panie, teraz już wiecie, jak dbam o swoje brwi, jak je stylizuję, jakie zabiegi stosuję, jak wykonuję henne, jak robię makijaż moich brwi. Same widzicie, że nie jest to makijaż permanentny. Znacie teraz już moje zdanie na ten temat. No i mam nadzieję, że tym dzisiejszym filmem, takim właśnie luźnym filmem, rozwiałam wszystkie wasze wątpliwości. Postaram się umieścić w opisie do dzisiejszego filmu linki do tych produktów, o których rozmawiałam. Pamiętajcie, że w opisie do każdego mojego filmu staram się umieszczać linki do produktów, którymi wykonałam mój makijaż, bo też o to bardzo często pytacie. Oczywiście makijaż do filmu. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i widzimy się w kolejnej publikacji. Trzymajcie się ciepło. Pa!